To jedna z najpiękniejszych rokokowych rezydencji zachowanych do dziś. Perła na kulturalnej mapie Europy. Pałac Potockich w Rodzyniu Podlaskim. Niestety niszczy je z każdym dniem. Miasto zaczęło więc trudne i żmudne prace nad projektem, który pozwoliłby wyremontować ten pałac. I gdy już było tak blisko uzyskania 10 milionów złotych z unijnej kasy, tuż przed wyborami samorządowymi we wrześniu 2018 roku ówczesny marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podał na konferencji prasowej do wiadomości, iż wniosek zostaje odrzucony. Byliśmy tym bardzo zaskoczeni, ponieważ wcześniej nie uzyskaliśmy ani jednego sygnału, który by świadczył o tym, że są jakieś nieprawidłowości w naszym wniosku. Wręcz przeciwnie. Byłem zapewniany osobiście przez pana marszałka o tym, że wszystko jest w porządku i niebawem podpisujemy umowę. No, stało się odmiennie, zupełnie odmiennie. To nietypowa sytuacja, zwłaszcza, że minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zwracał uwagę na kłopoty związane z wydawaniem unijnych dotacji. Minister podkreślił, że programy nie idą w wielu regionach, gdzie władzę sprawuje PO i PSL. Problem w dużej mierze dotyczył również województwa lubelskiego. Zagrożenie w naszym województwie dotyczyło blisko 80 milionów euro. To 350 milionów złotych, czyli na przykład równowartość remontu 350 km. metrów dróg lokalnych. Minister Jerzy Kwieciński przyjechał do Lublina zapytać o tę sprawę, ale trafił na protest pracowników urzędu. Przypomnijmy. Nasze dane na koniec sierpnia tego roku pokazują, że zagrożonych niewykorzystaniem w ramach tzw. zasady N+3 jest aż 35 milionów euro. Jeżeli dany region nie osiągnie tego poziomu do końca tego roku, to te pieniądze niestety bezpowrotnie przepadają. Wyrażamy troskę o to, aby żadne euro, żadna złotówka z województwa lubelskiego nie została stracona. To jest do nas apel. Dlatego uruchamiamy taki swego rodzaju budzik, prawda, i staramy się obudzić wszystkie te regiony, wszystkich tych marszałków, które mają takie zagrożone środki. Konferencja ministra została zakłócona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy pojawili się na niej z marszałkiem i jego zastępcami. Były to na pewno dziesiątki urzędników w godzinach pracy. Z tego, co usłyszeliśmy też od pracowników, była to dla nich propozycja nie do odrzucenia, to znaczy dyrektorzy departamentów przychodzili i mówili: pan marszałek zaprasza, sugestywnie. Oni nie mogli odmówić. To jest rzeczywiście sytuacja bez precedensu w historii naszego kraju. Wykorzystywanie urzędników publicznych, samorządowych do manifestacji poglądów politycznych jest z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości nie do przyjęcia. Pan Jerzy Kwieciński to marka w województwie lubelskim. Szkoda, że jest ona rozmieniana w tej chwili na drogę. Proszę się nie grozi nam utrata nawet jednego euro z regionalnego programu operacyjnego, proszę państwa. Jako ówcześni radni opozycji mówiliśmy o tym, że wydatkowanie środków unijnych w województwie lubelskim idzie za wolno. Zwracaliśmy też uwagę, że nie zawsze z oceną tych projektów jest wszystko w porządku. No i jak widać, rzeczywiście tak nie było. Projekt Radzenia Podlaskiego, rewitalizacja pięknego Pałacu Potockich, projekt wielomilionowy, gdzie pieniądze na realizację tej rewitalizacji czekały na kontach Urzędu Marszałkowskiego, został zatrzymany. Wielokrotnie pytaliśmy o to marszałka ówczesnego Sławomira Sosnowskiego, mówił, że nic się nie da zrobić, wniosek jest zepsuty, z przyczyn formalnych musi zostać odrzucony. Samorządowcy zarządów Platformy i PSL byli bardzo często tak zdeterminowani, jeżeli chodzi o walkę o środki dla swoich miast, swoich miejscowości, że oddawali te sprawy do sądu. I właśnie Radzeń Podlaski i ten wniosek do sądu pana burmistrza Rębka jest sztandarowym przykładem tego, że rzeczywiście w Urzędzie Marszałkowskim te wnioski były oceniane nie zawsze tak jak należy. Dlaczego człowiek, który jest współodpowiedzialny za dysponowanie unijnymi środkami tuż przed wyborami, blokuje tak ważną inwestycję? W mojej ocenie było to absolutne polityczne działanie, tym bardziej, że to był taki okres bezpośrednio poprzedzający wybory samorządowe. Z czysto politycznych powodów pan marszałek odrzucił ten projekt. Z wielką szkodą dla
dla terenu, dla ludności, dla mieszkańców i dla turystów przede wszystkim. Wszystko wskazuje na to, że naruszenie to było świadome i nakierowane na uzyskanie korzyści politycznych w związku z kampanią wyborczą. Zgodnie z artykułem 53 ustawy wnioskodawcy, których projekty zostały negatywnie ocenione, mają prawo złożyć tak zwany protest. Ze względu na długotrwałość postępowania i działań, które mogą być kwalifikowane jako działania przestępcze w stosunku do miasta Radzyń i mieszkańców miasta Radzyń, a także ze względu na osoby, które są potencjalnymi sprawcami tych bezprawnych działań, które pełnią ważne funkcje w województwie lubelskim. Pan burmistrz nie rozumie, że złożył niekompletną dokumentację. To o to chodzi. Ta dokumentacja nie została poddana ocenie. Stwierdzono braki formalne w tych dokumentach. 5 lutego 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że ówczesna ocena projektu naruszała prawo. Pan marszałek Sosnowski nie tylko naruszył zasadę bezstronności urzędnika administracji publicznej, to uzasadnienie i ten wyrok to jednoznacznie potwierdza, ale także w jakiejś, można powiedzieć, zapiekłości. Trwał w tym uporze. To stanowisko senator Grzegorz Bierecki uzasadnia faktem, iż poprzedni marszałek województwa po przegranych wyborach ponownie odrzucił wniosek. A przecież Pałac Potockich jest z wielu powodów wart odrestaurowania. Marszałkowie, wojewodowie, burmistrzowie są i potem odchodzą, a pałac zostaje. I ten dorobek kulturowy Polski powinniśmy wszyscy dbać, bez względu jakie kto ma poglądy polityczne. No ale tu przeważyła niestety polityka ze strony PSL-u i ten wniosek utopiono po prostu, powołując się na jakieś rzekome drobne nieprawidłowości. Jako radni opozycji nie mieliśmy nic do powiedzenia oprócz tego, że interweniowaliśmy na sesjach, prosiliśmy, ponaglaliśmy dyrektorów, ponaglaliśmy marszałka, otrzymywaliśmy jedną prostą informację. Nie da się, nie można, wniosek jest z przyczyn formalnych zły. Okazało się, że właśnie tak nie było, czego dowodem jest wyrok niezawisłego sądu administracyjnego, który właśnie ten projekt Radzynia Podlaskiego przywrócił. Jest to ogromny sukces pana burmistrza Rębka, bo to jego determinacja, jego dążenie do tego, aby te środki finansowe dla miasta zdobyć i dla mieszkańców, przyniosły efekt. Według marszałka nic się nie stało, bo projekt miał nie spełniać wymogów formalnych. Nie udostępniłem wglądu do dokumentacji, natomiast pokazałem tylko pismo, które dzień wcześniej zostało wysłane do pana burmistrza. Prace trwały kilka miesięcy. Tu towarzyszyły nam liczne wyjazdy do Lublina i do Białej Podlaskiej, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, z projektantami z Politechniki Lubelskiej. No i sporo czasu spędziliśmy także na pałacu z ludźmi od konserwatora zabytków, gdzie były różnego typu odkrywki robione, żeby stwierdzić, czy nie ma pozostałości po jakichś polichromiach, nie polichromiach, bo były takie sygnały, że coś takiego może być. Zawiedziony byłem z tego względu, że tyle pracy, można powiedzieć, poszło na marne. Ale projekt zrobiony był dobrze. Tak, tak. Wraz z wyrokiem sądu pojawiła się nadzieja na uzyskanie dotacji. Dlaczego walczącym o renowację tego obiektu tak zależy, by pozyskać te pieniądze? On nadaje charakter miastu, jest także symbolem miasta, nie tylko symbolem sztuki barokowej, ale symbolem miasta. To jest obiekt, znak, obiekt, symbol, obiekt tożsamości lubelszczyzny. Tak trzeba chyba nawet powiedzieć. Najpiękniejszy obiekt barokowy bezsprzecznie na Lubelszczyźnie, oczywiście Pałac Zamojskich w Kozłówce, świetnie przygotowany, po remontach wyposażony. Wizualnie z nim konkuruje, ale gdybyśmy popatrzyli na jego wartości artystyczne, wartości historyczne,
Eustachy Potocki i Zofia Skęcki zrobili tutaj naprawdę wersel Podlasia i to trzeba o tym pamiętać. Pałac ten zaliczany jest do grona 10 najwspanialszych rezydencji rokokowych Europy. Niektórzy twierdzą, że należy mu się 5. miejsce w Europie. A poza tym najcenniejszym elementem tego zespołu pałacowo-parkowego są rzeźby Jana Chryzostoma Redlera. Poza tym w tym obiekcie działy się wielkie wydarzenia historyczne, ponieważ obiekt jest związany z elitą intelektualną, kulturalną, polityczną Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Właśnie w tym obiekcie prawdopodobnie dużo dyskutowano, może nawet robiono niektóre zapisy Konstytucji 3 maja, drugiej w świecie, pierwszej w Europie. Właśnie tu była też potężna biblioteka, która była schedą po bogatej i intelektualnej rodzinie Szczuków, Kąckich, wreszcie Potockich. Po długiej walce zapadła decyzja, że burmistrz miasta ponownie postara się o unijną dotację. Tym razem jest jednak pewne, że decyzja podjęta zostanie w sposób uczciwy. Na parterze tego obiektu będzie kawiarnia z ponad 50 miejscami, z pełnym zapleczem technicznym, logistycznym. Na pierwszym piętrze będą sale wystawowe, będzie sala koncertowa, będzie również klub seniora, będą również pracownie dla młodzieży, dla pracownia plastyczna, pracownia modelarska, będzie klub szachisty, będzie studio nagrań, studio fotograficzne, bo to nie jest własnością wyłącznie burmistrza miasta i w ogóle mieszkańców miasta. Jest to dobrem wspólnym całego regionu i naszego narodu. Żeby w ogóle obiekt został przywrócony do takiej normalności, potrzeba nam około 25 milionów złotych. Zdumiewające to było, że taki projekt został zakwestionowany. Myślę, że mam taką nadzieję, że obecny zarząd województwa lubelskiego uwzględni te nasze starania i ten nasz wysiłek, jaki ponieśliśmy dotychczas, i środki na cel, jakim jest rewitalizacja pałacu i centrum miasta Radzynia Podlaskiego, zostanie uwzględnione.